Cóż, hiena to zwykły prymityw. Tak zawsze sądziłem, lecz dziś, gdy snuję swój plan znakomity, i hieny przydadzą się mi. Nie macie za grosz wyobraźni, intelekt, no szkoda mi słów, lecz mówię dziś do was wyraźnie. Niech lepiej mnie słucha kto zdrów. Wysilcie choć trochę mózgowia, ja za wiele wymagam czy nie. O królach i tronach tu mowa, a dotyczy to tak was jak i mnie. Bowiem czeka was szansa życiowa, przyjdzie czas na odmianę, kto wie. Przepychu się skrada po cichu. A co będzie z nami? Wysłuchajcie uszami. Zachęcam do zgody, a będą nagrody, kiedy spełnicie to, o czym śnię. Choć się prawo obejdzie nie raz, przyjdzie czas. Przyjdzie czas, niech przyjdzie. Ale na co? Na rychłą śmierć króla! A co, jest chory? Nie, my go wykończymy. I Simbę też. Dobra myśl, po co nam król? Bez królewie, la 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 la. Durnie! Będzie inny król! Ale powiedziałeś, że... Ja będę królem. Słuchajcie mnie, a już nigdy więcej nie dotknie was głód! Hurra! Niech żyje król! Niech żyje! Niech żyje król! Niech żyje król! Nie będziemy mieć chody, ale inni mu będą do stóp. No cóż, qui pro quo, do roboty. Zagonię was wnet jak król. Nie plotę wam żadnych handlodów. Zaszczyty czekają drzwi. Należą się mnie, no bo komu? Lecz przy mnie zyskacie i wy! Powiem, czeka was zamach sezonu. Przyjdzie czas, już niebawem, tuż, tuż. Pośpiechu nie lubię, w ostrożnej rachubie tysiącom wyrzeczeń zawdzięczam to, że cześć należną monarsze oddadzą i starsze, i młodsze zwierzęta, co tcho! Oto plan mój i chłów moich blask. Przyjdzie czas. Oto plan nasz i chłów naszych blask. Przyjdzie czas. Cześć wszystkim. Cześć, z strony Bartek Kozielski. Reżyser studia Akantus, miałeś powiedzieć. Reżyser studia Akantus, jak miałem powiedzieć, dodaję i ja. Krzysztof Szczepaniak, którego mieliście okazję przed chwilą usłyszeć. Przyjdzie czas z Króla Lwa. To pierwszy występ Krzyśka u nas, pierwszy raz się u nas pojawił. First one. Mam nadzieję, że się pojawi jeszcze nie raz. No. Dostaliśmy dużo pytań w zeszłym tygodniu, dlaczego nic nie powiedzieliśmy po piosence. Bo po w piosence, w którym śpiewał Przemek Wyszyński. Przemek Wyszyński, tak, w zeszłym tygodniu pusty stół, pusta krzesła. Nie, to nie ta piosenka. Wiem. Stwierdziliśmy, że ta piosenka po prostu była zbyt smutna na to, żeby coś po niej mówić. Po prostu Przemek... I po prostu no, zepsulibyśmy klimat. Wyobraźcie sobie. I na zawsze zgasł wasz śmiech. Cześć, na cześć! A na śniadanie jadłem jajka! No właśnie, a propos. Dostaliśmy komentarz. Taki, długi. Nie, tu nie pokazuj, bo on będzie tu. Ja pokazuję. Wchodzę ostatnio na jedno z wideo na kanale Studia Akantus i tam było takie hasło, nawet nie hasło, ale pytanie a propos jednego z wideo. Ja jadłem dzisiaj... Chyba muszę zmyślić, bo nic nie jadłem. Nie, to powiedz, co piłeś. Piłem kawę dzisiaj. Kawę. Jeszcze nie jadłem śniadania. Czarny chleb. Bo jest rano, jest godzina 13 w niedzielę. A ty, Krzysztof, co jadłeś? Ja dzisiaj użyłem sobie, że tak powiem... No, umówię się szczerze, bo byłem niestety w KFC. To znaczy, że po prostu tak trochę, wiesz, balansowanie na brzytwie. Co? Przedzwonię. Przepraszam.
profesjonalizm. To jest właśnie profesjonalizm. No, dobra, będę. Okej, okay, no to trzymaj się. Alan Menken. Pamiętacie, jak mówiłem, że Krzysiek się jeszcze kiedyś u nas pojawi? Żartowałem. Jeżeli podobało wam się to wideo, koniecznie zapiszcie się na subskrypcję, klikając czerwony przycisk poniżej. Subskrybuj. I polubcie nasz fanpage na Facebooku. Link do naszego fanpage'a w opisie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli wam się przypadkowo podobało lub też nie podobało, to dajcie kciuka w górę albo kciuka w dół. Kciuka w dół nie ma, więc możecie dać jedynie kciuka w górę, ale możecie zawsze zhejtować i nienawidzić. Nie, no jest kciuk w dół. Jest kciuk w dół? Jest do wyboru, kciuk w górę albo kciuk w dół. Gdzie jest kciuk w dół? Lubię, nie lubię. Gdzie tak jest? No w YouTubie. Jest tak w YouTubie? W YouTubie tak jest. To dajcie... A, widzisz. Ale wiecie, w starożytnym Rzymie było tak, że jak cesarz dawał kciuka w dół, to mu się... to oszczędzał kogoś. To było na odwrót właśnie. To nie, że kill him. Nie, że kill him. A jak dawał do góry, właśnie to kill him. No przysięgam ci, że tak było. To, jak na przykład oglądaliście Gladiatora i tam na przykład ten... jak mu się... Joaquin Phoenix. No przysięgam ci, jak on dawał kciuka w dół, to jest, że niby, że zabić, zabić, ale to nie, to tak nie działa. To było właśnie save him, to było... Pyta... Ha, ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Jeszcze mamy dla was masę niespodzianek. Słuchajcie, nowe wideo od Studia Cantus już za tydzień, w następną środę, jak co tydzień. Nowe od wideo, 20. Nowa piosenka, a więc widzimy się za tydzień. Koniecznie bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Przy tym stole, w tej kawiarni, zobaczyli lepsze dni, zaśpiewali głosem jasnym i nadal słyszę ich, bo wyśpiewali sobie treść.